Dzisiaj porozmawiamy sobie o rynku nieruchomości oraz o ważnych wskaźnikach gospodarczych i też o takich wskaźnikach, które pokazują co się dzieje w gospodarce, ale także o na przykład wskaźniku PMI, który wyprzedza gospodarkę, który pokazuje nastroje w gospodarce, bo tak naprawdę to nastroje też często kształtują to, co będzie. Jeżeli ludzie zakładają, że będzie źle, to zaczynają oszczędzać. A jak zakładają, że będzie dobrze, to są chętniejsi do wydawania pieniędzy. Tym samym w pierwszym przypadku oni ich Przewidywania powodują, że rynek nadal siada, a w przypadku optymizmu, ich przewidywania powodują, że rynek nadal rośnie. To jest taka samo się przepowiednia. To ważne, aby poznać te twarde wskaźniki, bowiem dzisiaj jedynymi chyba wieszczącymi nieustanny i nieprzerwany wzrost rynku nieruchomości są przedstawiciele A. deweloperów, B. firm budowlanych, C. Sklepów i hurtowni sprzedających materiały budowlane, ale nie wiem, czy to jest dobra referencja i czy to jest wiarygodne źródło informacji o nieustannym wzroście rynku nieruchomości. Spójrzmy się, jak to wygląda z drugiej strony. Przy okazji też na koniec tego filmu opowiem o takim mitycznym zbawcy, który ma nadjechać na białym koniu i uratować nasze budownictwo, czyli o funduszach inwestycyjnych, rejtach i czy one faktycznie są ratowane ratunkiem dla rynku nieruchomości, a jeżeli są ratunkiem, to dla kogo. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, subskrybuj nasz kanał, na którym mówimy zawsze o aktualnościach z rynku nieruchomości o sytuacji gospodarczej, ale też o... Bardzo ważnych i ciekawych niuansach prawa w obrocie nieruchomościami, które warto wiedzieć. Dodam też, że jeżeli wesprzesz nasz kanał, no to dostaniesz dostęp do treści tajnych, zastrzeżonych tylko dla wspierających. Myślę, że warto. A teraz przejdźmy do rynku nieruchomości. To co widzisz, to jest wykres WIBOR. Dlaczego go postanowiłem przytoczyć? Ten wykres WIBOR. Dlatego, że on na przykład tutaj widzimy, w lipcu się ustabilizował, a nawet można powiedzieć, spadł o 0,04%, no to żaden spadek, ale widzimy, że w każdym razie chwilowo przestał rosnąć. Na jak długo? Czy to jest odpoczynek przed dalszymi wzrostami, czy też nastąpi stabilizacja i zmiana kierunku wyboru? Nie wiemy. W każdym razie mamy teraz taki wybor, mniej więcej, jaki był, w październiku 2002 roku. Od tego czasu wibor był zawsze niższy. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie rocznym. Tutaj bardziej optymistycznie widzimy tą stagnację, a nawet widzimy ten taki haczyk, kiedy Wibor spada. Dlaczego Wibor jest ważny i czy to jest ważny spadek? Owszem, jest, pamiętajmy, że gus też ogłosił, że w lipcu inflacja w Polsce wyhamowała, to znaczy nie nastąpił dalszy wzrost inflacji liczony rok do roku, utrzymała się na tym samym poziomie co poprzednio, co nie znaczy, że nastąpił spadek. Nie znaczy też, że ten wzrost inflacji jest powstrzymany na trwałe. W każdym razie nareszcie na chwilę dał oddech kredytobiorcom, ale tym obecnym niemniej jednak nie przysporzy nowych kredytobiorców, dlatego że banki zgodnie z rekomendacjami Musiały podnieść wymogi finansowe dla osób domagających się kredytu, co oczywiście zaskutkowało ogromnym spadkiem kredytów. Kredyty mieszkaniowe spadły czerwiec do czerwca 2022 do 2021 o 51,1%, a w lipcu spodziewany jest dalszy spadek kredytów. Chcę zaznaczyć, że spadek ilości kredytów o 55%, o kilkadziesiąt tysięcy to jest większy znacznie spadek transakcji na rynku nieruchomości. Dlaczego? Dlatego, że Niektóre transakcje, które były zaliczane do transakcji gotówkowych, tak naprawdę były oparte o kredyt. Polegało to na tym, że Nowak brał kredyt, kupował mieszkanie od Kowalskiego, a Kowalski z tych pieniędzy otrzymanych od Nowaka, czyli de facto z kredytu Nowaka, te pieniądze przenosił i kupował jakąś nieruchomość Malinowskiego. I już ta transakcja między Kowalskim a Malinowskim była zaliczana do transakcji gotówkowych. Ale. Tej transakcji by nie było, gdyby Nowak nie wziął kredytu. Tak więc musimy pamiętać, że za każdą kredytową transakcją idzie część też transakcji, które zaliczane były do transakcji gotówkowych. Spadek zatem transakcji będzie większy. Obiecałem też, że pokażę, jakie są nastroje na rynku, i teraz zwróćmy się do takiego wskaźnika PMI, który bardzo bardzo mocno spadł czym jest ten wskaźnik tak naprawdę ten wskaźnik to są zbierane informacje od menedżerów o zamówieniach zatrudnieniu ilości zleceń i tak dalej ogólnie rzecz biorąc jest to wskaźnik wyprzedzający rynek który mówi o nastrojach menedżerów w przemyśle czyli o tym czy oni są Nastawieni pozytywnie, będą chcieli bardziej inwestować, czy też będą konserwatywni, na przykład będą zwalniali pracowników lub szykowali się na najgorsze. Jak powiedziałem, ten wskaźnik jest mocno przewidujący i nie zawsze też odpowiada prawdzie. Jednak warto sprawdzać, w którym kierunku taki wskaźnik idzie. W ogóle przyjmuje się, że jeżeli wskaźnik jest poniżej 50%, to nastroje menedżerów są negatywne i to zapowiada recesję. A jeżeli jest powyżej 50%, to nastroje menedżerów są pozytywne i zapowiadają dalszy rozwój gospodarki. Czy to jest takie do końca prawdziwe? No, warto prześledzić historię. Proszę bardzo, depresja menedżerska była zgodnie ze wskaźnikiem 1 kwietnia 2020 roku. Wtedy menedżerowie byli w wielkiej depresji, załamani. Co wtedy mieliśmy? Początek pandemii COVID w Polsce, bo ten wskaźnik tutaj pokazuje PMI dla Polski. Ale zobaczcie, jak szybko ten wskaźnik się odbił. Już dwa miesiące później byliśmy na plusie. Z tym wskaźnikiem, i ten wskaźnik w zasadzie tam szedł jakimiś szczytami i górkami, ale raczej wznosił się niż opadał. Poprzedni taki większy dołek to jest listopad 2028. Co było w 2028 roku? W sierpniu upadł Lehman Brothers. Cztery miesiące trwało aby menedżerowie wpadli w pesymizm, ale dość prędko się odbili od tego pesymizmu. Zajął im to co prawda rok, ale wychodzili, nabierali optymizmu. Wskaźnik PMI się poprawiał. Jeżeli wskaźnik PMI spada, to menedżerowie mogą popaść w taką depresję, że zaczną ograniczać zatrudnienie, ograniczać wzrosty płac dla pracowników. Co działa przeciwko inflacji, co również stabilizuje ceny, co utrudnia brać kredyty. A jak wiadomo, te nieruchomości były kupowane w dużej ilości na kredyt. Taki jest związek wskaźnika PMI z rynkiem nieruchomości. Jak w poprzednim filmie mówiliśmy, link na dole. Również ceny materiałów budowlanych spadają na całym świecie, i te spadki oczywiście się przełożą. Także na Polskę, co będzie oznaczało po prostu mniejsze koszty w budownictwie. I wróćmy jeszcze na chwilę do tych twardych danych, czyli danych gusowskich, na przykład o ilości pozwoleń na budowę wydanych w pierwszym półroczu 2022 oraz o ilości rozpoczętych budów. Chcę zwrócić uwagę, że ilość pozwoleń nie jest tak miarodajna jak ilość. Rozpoczętych budów. Dlaczego? Dlatego, że na przykład ktoś rozpoczął procedurę występowania o pozwolenie jeszcze w grudniu czy też pod koniec listopada 2021 roku na fali panującego wtedy optymizmu przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie, i on to pozwolenie po prostu otrzymał. Zostało zaliczone jego działanie na plus. Otrzymałeś pozwolenie na budowę. I tak naprawdę widzimy, że jeżeli chodzi o te pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, nastąpił minimalny spadek, ale nawet w kategorii deweloperskiej nastąpił wzrost pozwoleń na budowę 7,4%, a u inwestorów indywidualnych spadek o 16%. Ale jak to się przekłada na drugą, ciekawszą danę czyli Mieszkania, których budowę rozpoczęto. Tu już mamy do czynienia z tym, że ktoś oceniał realnie to, co się dzieje w gospodarce, patrzył się, co się stanie, jaki będzie kryzys. A przypominam też, że to jest tylko pierwsze półrocze 2022 roku, a wojna na Ukrainie zaczęła się pod koniec lutego. Tak więc styczeń i cały luty praktycznie był jeszcze na fali optymizmu sprzed lat. Cóż mamy? Spadek rozpoczętych budów o 17,2%. Deweloperzy o 18,4% mniej. Inwestorzy indywidualni o 14,5% mniej. Krótko mówiąc, widać, że optymizmu raczej na rynku nie widać. Wystarczy zresztą spojrzeć się na wykres ilości robót rozpoczętych. To ta linia taka szara, ona się wznosi i opada. Wiadomo, że jest jakaś sezonowość i trudno, żebyśmy w styczniu rozpoczynali ogromną ilość budów. Zawsze więcej się budów rozpoczyna w innych miesiącach, ale widać wyraźnie. Rok do roku jesteśmy poniżej tego, co było. Krótko mówiąc, widać, że większość rynku wzięła po prostu na wstrzymanie. Wspomniałem na początku, że opowiem o tym, że oczekujemy na zbawcę, który na białym koniu nadjedzie i uratuje rynek budowlany i takim niektórym, zwłaszcza deweloperom, zbawcą jawią się fundusze inwestycyjne, zwane też rejtami. Fundusze, które inwestują w kupno nieruchomości mieszkalnych, mieszkań i potem żyją z wynajmu tych mieszkań. Owszem, dla deweloperów może być ty, to ratunek, zwłaszcza dla tych dużych deweloperów, bo taki fundusz woli przecież kupować całe osiedla, całe bloki, a nie jakieś pojedyncze małe domki mieszkalne. To mu się to nie opłaca. Zarządzanie takim dużym osiedlem jest dużo łatwiejsze dla tego funduszu. I fundusz taki oczywiście ma zamiar pracować dla dobra swoich udziałowców, wobec tego on nie chce kupować drogo. Będzie jako wielki nabywca negocjował, a w okresie kryzysowym dla deweloperów, z pewnością wielu deweloperów zdecyduje się sprzedać swoje mieszkania takiemu funduszowi ze znacznym upustem. Dlatego w funduszu jest to dobre. Jest to też niekoniecznie dobre dla innych osób, które chcą. Kupować nieruchomości, bo ci nieliczni indywidualni nabywcy, którzy będą nadal chcieli kupować od deweloperów, mogą spotkać się z taką reakcją: Zaraz 90% mojego osiedla kupił fundusz, to po co ja mam Tobie sprzedawać teraz tanio? Teraz na Tobie to ja sobie odbiję wszystkie straty. Ergo to oznacza, że dla osób indywidualnych te mieszkania nie będą aż tak taniały bardzo jak dla funduszy. Trzeba też pamiętać, co się stało na zachodzie Europy. Znamy protesty przecież uliczne, nawet w Berlinie, spory sądowe w Niemczech na temat tego, czy można wywłaszczać fundusze, czy nie. W każdym razie po kilkunastu latach działania funduszy, które miały z założenia doprowadzić do tego, że ogólnie przejmą mieszkania, staną się inwestorem i najem mieszkań będzie powszechnie dostępny i tani, okazało się, że tak, że to i tani jest mocno wątpliwe. Czynsze wzrosły, bo fundusze po prostu na początku, wchodząc na rynek, stosowały również dumping co do czynszy, wycinały z rynku wszystkich takich inwestorów, którzy mają jedno, dwa, trzy mieszkania, czy tam kilka mieszkań na wynajem, niskimi cenami. Ci inwestorzy, kiedy najem stał się mniej opłacalny, sprzedawali te mieszkania, a potem, jak już tej konkurencji nie było, fundusze po prostu zaczęły dyktować swoje ceny. No, bo jeżeli stajesz się quasi monopolistą, albo dwa, trzy fundusze w jakimś mieście są głównymi właścicielami mieszkań, no to nic dziwnego, że one dyktują ceny. Jak będzie z tymi funduszami, zobaczymy. Na razie nasz rząd, przypominam, wycofał się jakiś miesiąc temu z ustawy o REIT, Postanowił ich w ogóle nie robić, twierdząc, że wprowadzenie ustawy podniosłoby ceny mieszkań dla zwykłych nabywców. Powiem szczerze dyskusyjny argument, prawdopodobnie nie bardzo wiedzieli co należy uchwalić i woleli się wycofać po prostu z tej ustawy. Niemniej jednak być może zdarzyć się tak, że na nasz rynek te fundusze napłyną, patrząc się na kurs złotówki w stosunku do innych walut oraz na opłacalność nabywania co nastąpić może niekoniecznie teraz, bo może za pół roku, za rok. Pożyjemy, zobaczymy co będzie. Pamiętajmy, że na rynku mamy też wielką niewiadomą, czyli naszych miłych gości, uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli tu w wielkiej liczbie i gdzieś muszą mieszkać. Ich ilość spowodowała, że czynsze za najem mieszkań potężnie Urosły i na przykład studenci mają w tej chwili problem z wynajęciem mieszkań, ale zawsze pozostaje pytanie, jak się wojna skończy, kiedy się skończy i jak długo oni będą w Polsce i czy wyjadą. Tego nie wiemy, nie przewidzimy. Słuchajcie, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, piszcie do nas w komentarzach, też pytania, na jaki temat chcecie mieć audycję, a postaramy się to w miarę możliwości realizować. Subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli chcecie wiedzieć jeszcze więcej, to albo korzystajcie z naszych szkoleń na stronie cm24.pl, albo też wesprzyjcie nasz kanał, gdzie znajdziecie pewną ilość treści zastrzeżonych wyłącznie dla osób wspierających. Powodzenia!